No cześć, dzisiaj na Viking Campie i robimy meble. Tak leśni, to do was. Nie robimy 3 godziny jednego mebla. Robimy to szybciej. Więc cóż, ja was zapraszam. Ognisko się pali, a my do roboty. Kurwa. Kamery sobie nie włączyłem i ławki robię nie widzieliście. No ale zostaje stół. To cóż, jedziemy za stołem, co? Ławka zajęła 5 minut. Sutrę dorobimy zaraz. I też byli tacy. Dobra, jo. Jest. To jeszcze nogi trzeba załatwić, nie? No i to zacznijmy. Stoi, stoi. I się rozpieprzał. Dlaczego? Krzywy, ale własny. I porąbany. Zresztą robimy od początku. Dobra. Dobra.
powiem wam, 5 minut, ale do dupy. Skoro zwalimy, zrobię na nowo, przynajmniej ławka działa, nie? Dobra, przerabiamy go. Podejście 2-0. Jest, jest. Ile? 2 stoły? Do pół godziny? Pff, jeden to nie był stół, jeden to było nauka, jak nie robić to. Ale pierwszy jest, tak właściwie. Więc wyszło za pierwszym razem. Dobra. To jak już mamy stół. Mamy stół, mamy ławkę, ognisko się pali, kawa wbita, to co, ja sobie posiedzę, może książkę poczytam,
A, kawa. Kawa dzisiaj była prawilna, bo z Orlenu. Ale tym razem już myślę, że możemy coś gotować. Nie jest źle, wam powiem. Szybko się człowiek z tym uwinął. A, mi odpowiada. I tyle. Dobra. To ja na dzisiaj z wami się żegnam. Do następnego dłubania. Nie wiem, jakim zadaszeniem trzeba będzie porobić. I to wcale nie jest zły pomysł, to zadaszenie. Ale do tego trzeba będzie pościągać parę rzeczy. Więcej ławek trzeba będzie dorobić. Jakby ktoś jeszcze miał przyjechać, nie? Ale z drugiej strony na więcej osób mamy gdzie indziej miejscówkę. Powiem, lubię ognisko. Wcale nie musi być duże. Po prostu je lubię. Dobra. Mi to są nie zajmuje. Do następnego Viking Campa. I do przodu żołnierz, nie? Do przodu. Hej.